Jest to 8 wspólny koncert i 6 premiera. Jest to również pierwszy z koncertów chóru Echo w ramach obchodów jego 30-lecia reaktywacji, czy przypomina wam tu postawiony baner. Koncert ten może odbyć się dzięki finansowemu wsparciu, jakie otrzymaliśmy z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, za co gorąco dziękujemy. W tym miejscu pragnę podziękować również Konsulatowi Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie oraz księdzu arcybiskupowi Mieczysławowi Mroczyckiemu za objęcie dzisiejszego wydarzenia honorowym patronatem. Konsulatowi dziękujemy również za pomoc techniczną. Telewizji Rzeszów dziękujemy za obecność i rejestrację medialną dzisiejszego koncertu. A dzisiejszy koncert rozpoczynający 9 tydzień kultury chrześcijańskiej usłyszymy w wykonaniu zespołu Lumen z Poznania, Orkiestry Kameralnej Akademia pod kierownictwem profesora Artura Mekytki. Usłyszymy zespół instrumentów dętych z różnych polskich środowisk muzycznych, połączone chóry i schole naszej archidiecezji oraz